Dzień dobry Państwu. Niestety zaczynaliśmy z chochlikami technicznymi, ale chyba już wszystko, co niebezpieczne i groźne, za nami. Mam nadzieję, że dalsza część naszego spotkania odbędzie się już bez problemów. Witam serdecznie na spotkaniu przed drugą turą wyborów samorządowych. Miała być debata, ale niestety kontrkandydat odrzucił udział w dzisiejszym spotkaniu. Nie będę tego komentował, zostawiam to Państwa ocenie, jak potraktować sytuację, kiedy ktoś nie chce przyjść i z Państwem się spotkać i przedstawić swoich poglądów, ale to tak jak mówię, nie będę do tego więcej nawiązywał w trakcie dzisiejszego spotkania. Natomiast pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Marianowi Kmieciakowi, który przyjechał do nas, miał odwagę się z Państwem spotkać i chce z Państwem rozmawiać o ważnych rzeczach dla gminy Odrzywu. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Witam serdecznie. I zaczynamy, proszę Państwa, naszą rozmowę. Pytanie pierwsze. Panie burmistrzu, gmina Odrzywu nie należy do gmin o najwyższych dochodach budżetowych. Jaka jest struktura dochodów gminy i co pan może zrobić, żeby zwiększyć dochody w ten sposób, aby zabezpieczyć realizację najważniejszych potrzeb społecznych? No tak, mogę powiedzieć, że tak jak w podmiejskich gminach dominują podatek od nieruchomości, od różnych działalności gospodarczej, tak u nas niestety to są bardzo małe dochody. Grunty rolne to głównie piąta, szósta klasa ziemi, więc są to grunty zwolnione z opodatkowania. I te typowe podatki samorządowe, rolne, leśne od nieruchomości, to jest łączny wpływ środków za ubiegły rok 608 tysięcy. No jest to kwota bardzo mała, ledwie starcza na oświetlenie uliczne. Struktura tutaj dochodów bieżących gminy jest oparta o subwencje, subwencję wyrównawczą, subwencję oświatową i oczywiście o dotacje, różnego typu dotacje. Dotacje mają to do siebie, że raz są, raz nie ma. Trzeba znać wszystkie programy i bezustannie składać wnioski, zabiegać o te środki, które pozwolą na utrzymanie gminy Odrzywu. Ja widzę tutaj możliwość zwiększenia w przyszłości jednego rodzaju dochodu. Gmina ma prawie 40% udziału w podatku PIT. To jest podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i tutaj kwota sięga na 19 milionów dochodów bieżących i to jest kwota 1,8 miliona złotych. Jest to kwota bardzo konkretna, choć teraz troszeczkę niższa ze względu na podniesione progi podatkowe, właśnie zwolnione z spłacenia tego podatku. Natomiast widzę tutaj możliwość zwiększenia ilości mieszkańców, ilości osób, które płacą podatki, które będą osiedlać się w gminie Odrzywu. Ten trend już tutaj widzimy. Przychodzą do nas ludzie z Warszawy, przychodzą ludzie z Łodzi, którzy osiedlają się tutaj lub przebywają, pracują tutaj i zaczynają płacić tutaj podatki. I to jest dobry sposób na zwiększenie dochodów w gminie Odrzywu. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, wiadomo, że w systemie oświaty pieniądze idą za uczniów. Im więcej uczniów, tym łatwiej prowadzić szkoły. W gminach takich jak Odrzywu tych dzieci wielu nie ma. Więc pytanie do pana, jak oświata gminna w Odrzywole oddziałuje na gminę? W pańskiej ocenie obecnie oświata to dla gminy szansa czy obciążenie? Zdecydowanie szansa. Ja mogę powiedzieć, że dziecko to nie jest dla nas kosztem. Choć wiadomo, że musimy pokryć wszystkie koszty utrzymania oświaty i tutaj podam przykład, że wszystkie działania na rzecz oświaty, łącznie z wychowaniem przedszkolnym, to jest ponad 6,4 miliona złotych wydatków bieżących. Natomiast subwencja oświatowa to jest 2,8 miliona złotych. Wiadomo, że tą pozostałą kwotę musimy wyrównać z różnych źródeł, właśnie z tych dotacji, subwencji, a także też i środków własnych. Ale dam przykład. Idziemy w kierunku zmniejszenia kosztów utrzymania budynków, kosztów utrzymania oświaty, ale nie kosztem dzieci. Tutaj mogę powiedzieć, że utrzymujemy oddziały kilkunastoosobowe. Nie łączymy większe oddziały, ponieważ uważamy, że oddział dziecięcy, taki jak 14 dzieci czy 16, to jest doskonała rzecz do nauki tego dziecka. Nauczyciel ma więcej czasu na pracę z tym dzieckiem. Natomiast tworzenie dużych oddziałów 25-osobowych dałoby to oszczędności gminie. Ale nie możemy tutaj oszczędzać kosztem dziecka. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, jakie działania zostały podjęte w gminie Odrzywo, żeby spełnić wymogi środowiskowe? No, tutaj podstawowy wymóg to jest taki, że gminy mają wyznaczoną aglomerację ściekową zgodnie z dyrektywą unijną i przepisami krajowymi, które wynikają z implementacji tych przepisów unijnych. No i tutaj muszę powiedzieć, że mamy wyznaczoną aglomerację ściekową 2000 mieszkańców, RLM, to się tak nazywa, równoważna liczba mieszkańców. I ta aglomeracja musi być w pełni poddana odzyskowi ścieków, utylizacji tych ścieków i my to spełniamy. Mamy praktycznie już nową, odebraną oczyszczalnię ścieków, która ma wydajność 350 metrów sześciennych na dobę. Znakomicie oczyszcza, płynie czysta woda i nie tylko tą aglomerację ściekową w Odrzywole, Wysokinie, w Cetniu my zabezpieczamy, ale też i inne miejscowości, jak chociażby Lipiny, jak chociażby Kłonna, tam też odbieramy te ścieki. W sumie stopień skanalizowania w gminie jest 64%. Pozostałe miejscowości zabezpieczamy w ten sposób, że przywozimy te ścieki transportem, wozem asenizacyjnym. Tutaj sprzęt mamy też nowy i utylizujemy te ścieki w oczyszczalni ścieków. Także jesteśmy w stanie zabezpieczyć 100% wymogi środowiskowe związane z utylizacją, odbiorem, utylizacją ścieków komunalnych na terenie gminy Odrzywo. Dziękuję bardzo. Na następne pytanie w części już pan odpowiedział, ale proszę powiedzieć, w jaki sposób gmina realizuje gospodarkę odpadami? No to jest tak dwutorowe działanie. Pierwsze to wybieramy zewnętrznego wykonawcę, który firma z uprawnieniami, w przetargu oczywiście, który odbiera odpady segregowane. Tu mobilizujemy mieszkańców, wręcz zobowiązujemy nawet kosztem większych opłat, aby te odpady segregowali. I one są segregowane w coraz większym procencie. Myślę, że to jest dobra rzecz, ale jednocześnie prowadzimy też punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli ktoś nagle robi sprzątanie pod warunkiem, że posegreguje te odpady, my je przyjmiemy w tym punkcie selektywnego zbierania odpadów. Przygotowujemy się też, tutaj no musimy skorzystać ze środków zewnętrznych, mam nadzieję, że będzie taka możliwość do likwidacji też nielegalnych, niewielkich, małych składowisk odpadów, które no niestety w ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się. Dodam, że do 2014 roku mieliśmy czynne, zgodnie z przepisami, spełniające wymogi składowisk odpadów. I mnóstwo odpadów, które leżałyby w lesie, gdzieś tam na peryferiach, one trafiły do składowiska odpadów w Odrzywole. Do 2014 roku przyjmowaliśmy, było to czynne składowisko, natomiast od tego roku nasze odpady jadą do zakładów segregacji odpadów w tych takich licencjonowanych rejonowych. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, w jakim kierunku będzie prowadził pan rozwój gminy po wyborach? Jak na te kierunki wpływają ograniczenia wynikające z faktu znajdowania się gminy na obszarach chronionych? Cały obszar gminy Odrzywo leży na obszarze chronionego krajobrazu Dolnej Drzewiczki i Pilicji, znaczy Dolnej Pilicji i Drzewiczki. I to powoduje no, pewne komplikacje związane z tutaj z rozwojem przemysłu przede wszystkim, z działalnością gospodarczą, ponieważ na tych obszarach no, nie mogą pojawiać się działalności, które mogą pogorszyć środowisko. Poza tym występują dodatkowe procedury, oceny oddziaływania na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. To jest naprawdę ciężki problem dla gmin, dlatego musimy wspierać działalność, która no, nie jest inwazyjna w środowisko i tutaj chcemy wykorzystać nasze położenie, widły Drzewiczki i Pilicy, zbiorniki wodne, które mamy, a który teraz największy budujemy, poprzez wspieranie agroturystyki, tej turystyki niedzielnej, ale i zabudowy rekreacyjnej i oczywiście takiej zabudowy już stałej, uzbrajamy te tereny, żeby ludzie tu przychodzili, żeby tutaj ludzie się osiedlali, żeby tutaj prowadzili działalność, bo jest teraz dużo działalności takiej, w której można zdalnie to prowadzić. W tym kierunku chcemy gminę rozwijać. Dziękuję. I teraz przejdźmy do takiego troszkę luźniejszego pytania. Jaki jest Marian Kmieciak prywatnie? Jak spędza pan swój wolny czas? Jakie pan ma zainteresowania? To wynika z mojego pierwszego wykształcenia.
historii. Bardzo lubię historię. Czytam bardzo dużo periodyków historycznych, archeologicznych. Zebrałem bardzo duże dane dotyczące historii lokalnej gminy Odrzewów. Jestem w stanie opracować, jak będę miał czas, historię administracyjną całej naszej gminy i wszystkich miejscowości. Mam do tego materiały i pewnie kiedyś to zrobię. No a tak jeszcze to oczywiście uwielbiam przyrodę, uwielbiam jogging w Puszczy Opoczyńskiej. Prowadzę rajdy często tam młodzieży właśnie w tą Puszczę Opoczyńską. Sam co 2-3 dni przebiegam kilka kilometrów z kikami, czasami bez, właśnie w okolicznych lasach. No i też troszeczkę mi zostało treningu z dawnych czasów, kiedy ćwiczyłem karate. Rozciągam się tak dla zdrowia, ale już oczywiście w tempie umiarkowanym. A stały mój punkt coroczny, który daje mi naprawdę wielkie siły rekreacyjne, duchowe, przede wszystkim duchowe, to jest pielgrzymka piesza z Suwałk do Wilna, które rozpocząłem pod koniec lat 90. Nawiązałem tam wiele znajomości, przyjaźni z tymi Polakami. Organizowałem pomoc dla nich, dla szkół, dla młodzieży i tam ci przyjaciele, ci Polacy zawsze czekają na nas i to jest dla mnie wielka, wspaniała rzecz, jak pozwala mi zdrowie uczestniczyć w kolejnej pielgrzymce właśnie Suwałki Wilna. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Dlaczego warto głosować 21 kwietnia na Mariana Kmieciaka? No mogę powiedzieć, że jestem doświadczonym wójtem, doświadczonym samorządowcem. Mam też zespół ludzi przygotowanych, zespół ludzi też młodych, bo jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy pracują w urzędzie gminy w Odrzewole, w gospodarce też komunalnej. Nie popełniamy błędu. Znamy się na programach unijnych, nie musimy się od nowa uczyć. Jesteśmy przygotowani. Mamy też dobry kontakt z ludźmi. No ja w czasie tej podsumowania tej kadencji odbyłem kilkanaście zebrań z mieszkańcami. Wszystkie te ich postulaty, ich uwagi staram się realizować i to od razu. Także myślę, że nie zmienię się. Jeżeli się zmienię, to jeszcze bardziej pozytywnie niż jestem i warto dla mnie oddać ten głos w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Naszym bardzo. Gościem był Marian Kmieciak, kandydat na stanowisko burmistrza gminy i miasta Odrzewów. Życzymy powodzenia, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dobrego. Pozdrawiam serdecznie.